dobry, witam Państwa. No dwa aspekty, aspekt sportowy, aspekt mentalny. Dwa aspekty, nad którymi musimy olbrzymio popracować, jeżeli chodzi o aspekt sportowy. Dobre 30 minut w naszym wykonaniu, pierwsze 30 minut, gdzie potrafiliśmy zdominować rywala, strzeliliśmy swoją bramkę, mieliśmy 2-3 sytuacje bramkowe do zamknięcia, przynajmniej pierwszej połowy spotkania. Głupi błąd przy wprowadzaniu piłki z autu przeciwnika, bramka stracona, kilkukrotnie mogliśmy tę akcję przerwać. No i przechodzimy do punktu mentalnego. Może być tak, że jedna bramka decyduje o tym, że nasz pomysł na grę za chwilę się rozwala i zawodnicy od środka nie potrafią tego porządkować. Druga część spotkania, zdecydowana przewaga broni, stworzonych kilka sytuacji, zmiana ustawienia przede wszystkim broni na może bardziej ofensywne spowodowało to, że mieliśmy kłopot w pewnym fragmencie spotkania złapania tych zawodników kreujących grę ofensywną. Zakończyło to się stratą bramki. Broń jeszcze dwukrotnie miała możliwość podwyższenia tego wyniku. Nie uczyniła tego. No i podobna sytuacja jak u nas, tak? Nieodpowiedzialność zawodników za wynik do końca spotkania. Kolejny faul w polu karnym. Decyzja o rzucie karnym, wykonany rzut karny. No i kończymy wynikiem 2-2, tak? Także nikt z tego spotkania nie wychodzi zwycięski. Myślę, że tak jak powiedzenie brzmi, tak? Nie ma dwóch rannych, tylko obaj są zabici. Panie trenerze, poprosimy o komentarz do tego spotkania. Chyba szkoda straconych punktów przede wszystkim. No tak jak w piłce bywa, no. Słabo pechowo zaczęliśmy od samego początku, bo trzecia minuta i nieodpowiedzialne zachowanie jednego z zawodników i rzut karny wykorzystany przez drużynę gości. I tutaj do 25 minuty ciężko nam było po tym ciosie w jakiś tam sposób się ogarnąć i wejść i narzucić swój styl gry. Po tej, tak jak powiedziałem, po tej 25 minucie sytuacja zaczynała układać się już po naszej myśli. Do przerwy nie potrafiliśmy jeszcze bramki strzelić, natomiast po przerwie szybko wyrównanie. Zdobyliśmy bramkę dającą nam prowadzenie i wydawałoby się, że nic nam nie jest w stanie tutaj i nikt zrobić krzywdy. Mieliśmy swoje sytuacje na skończenie, na zamknięcie tego meczu i byśmy się dzisiaj cieszyli bardzo z 3 punktów, ale tak jak powiedziałem na początku, no, piłka jest taka, że jeżeli przeciwnik czuje, że może, to się gra do samego końca i 95 minuta, ponowne nieodpowiedzialne zachowanie i rzut karny, drugi wykorzystany przez drużynę gości i remis, i tylko remis, tak jak padło pytanie, powinniśmy się cieszyć z 3 punktów, to tylko mamy na swoim koncie dopisany punkt. I szkoda, bo wszyscy liczyli na to, że w tym ostatnim meczu u siebie w tej rundzie no zagramy całą stawkę, zgarniemy całą pulę, natomiast no piłka jest nieubłagalna, jest nieobliczalna i wynik liczy się to, co wpadnie do bramki dzisiaj z jednej, z drugiej strony po 2 bramki i remis. Został nam jeszcze jeden mecz i tak jak znowu przysłowie mówi, no, czego się nie da odrobić, czego się nie da zdobyć i zrobić w domu, no będzie trzeba szukać punktów z wyjazdu, bo te są po prostu podwójnie warte i z takim nastawieniem będziemy pracować w tym tygodniu. Najpierw się zregenerować, później znowu ciężka praca i mam nadzieję, że jesteśmy w stanie znowu coś z wyjazdu przywieźć. Panie trenerze, chcę zapytać o taki jeden pozytyw, chyba eksperyment w tym meczu. Sebastian Pociecha na lewej pomocy. To był chyba dobry pana trenera. No z perspektywy meczu i po meczu okazuje się, że była to trafna decyzja. Przemek już tydzień temu zrobił akcję i bramkową i fajnie wszedł, choć nie w pełnym wymiarze, bo kilkanaście minut grał.
Natomiast no nieraz, ja powiedziałem chłopakom, że nieraz taki strzał niespodziewany bym powiedział, że z nominalnego prawego obrońcy robi się gdzieś boczne takie wahadło. No akurat dzisiaj decyzja, że po lewej stronie strzelił bramkę, jeszcze mu co najmniej jedną strzelić. Uważam, że występ pozytywny, występ dobry. Natomiast no mówię, no jesteśmy troszeczkę rozgoryczeni tym, że uciekło nam dwa punkty i kolejne punkty po prostu w domu, to najgorzej boli. Ale nie wolno się załamywać, jest to młody zespół, tak jak i w defensywie popełniliśmy dwa błędy przez najmłodszego zawodnika, jednego z najmłodszych zawodników w tej lidze, w tej grupie. Także no wszyscy się uczą, wszyscy potrzebują tego doświadczenia. No po to, żeby to kiedyś procentowało później. Także nie poddajemy się, pracujemy dalej, wyrzucamy to, co już było, bo tego się nie wróci. Mamy przed sobą, tak jak powiedziałem, jeszcze jedno spotkanie i zrobimy wszystko, żeby dorzucić coś naszym dorobku punktowym.